Małgorzaty Doroty Libusze. Opowieści fantastyczne z Doliny Dunajca. Ewa Jednorowska, Kazimierz Dudzik. Czyta Jan Jakub Należyty. Stary drewniany kościół parafialny melsztyński stał niedaleko na sąsiednim wzgórzu. Tam też niezwłocznie wysłano pachołka, który w dwa pacierze wrócił ze smutną wiadomością, jakiej się zresztą spodziewano. Nazajutrz mała mogiła z bezimiennym krzyżem powiększyła przykościelny cmentarzyk. Zdawało się też zresztą, że Elżbieta podąży wkrótce za matką. Gorączka, kaszel, dreszcze wstrząsające małym ciałkiem nie upuszczały jej przez wiele dni. Stara klucznica i zielarka Eudoksja poiła ją wywarem z lipy i innych sobie tylko znanych ziół. Zaś pani Barbara, która nie odstępowała chorej, jakby to było jej własne dziecko, błagała w kaplicy zamkowej Boga o uratowanie życia sierotce. Wszystkie te starania odniosły wkrótce pomyślny skutek. Elżbieta wracała do zdrowia, napełniając miłością cały zamek. Pogodna z natury, a przy tym uczynna, stała się ulubienicą wszystkich. Wszelako jej pochodzenie i okoliczności przybycia do zamku nadal pozostawały tajemnicą. Pytana o nie, uparcie milczała albo też wybuchała nagłym płaczem. Dano jej tedy spokój i tylko panny z frau Trzymeru Kasztelanowej szeptały, że nie jest to włościańskie dziecko, bo i grać na lutni umie, i haft jej nie obcy. Minęły lata. 16-letnia Elżbieta zachwycała wszystkich urodą, ujmowała dobrocią i łagodnością, zniewalała smutnym spojrzeniem ciemnych oczu. Stała się niejako drugą córką, towarzyszką i powierniczką starej pani Barbary. W długie zimowe wieczory albo to czytała jej pobożne książki, lub też śpiewała, lekko i z wprawą trącając struny lutni. W tym samym czasie pan kasztelan powziął myśl, aby starą kaplicę Ośmiogrodów przy kościele Zakliczyńskim w nowym stylu przebudować. Kopułą z latarnią nakryć, a ściany freskami przyozdobić. Pomysł ten poparł gorąco młody syn kasztelana, kanonik krakowski Jędrzej Tarło. On też sprowadził na zamek malarza, mistrza Jakuba, ucznia słynnego Włocha Dolabelli. Ciąg dalszy nastąpi.